Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na piątym naszym posiedzeniu seminaryjnym. Przypominam, że za dwa tygodnie, 14 października, mamy szóste i ostatnie w tym roku. Zanim przejdziemy do spraw merytorycznych, to chcę Państwu taką informację przekazać, która się wydaje ważna i ciekawa i ważna. Jeden z naszych seminarzystów, mianowicie pan Konrad Berkowicz, poseł na Sejm Rzeczpospolitej, obronił pracę magisterską na ocenę celującą. Pracę magisterską. Napisał tę pracę magisterską na temat filozofii Wolniewicza, no, pewnego aspektu czy fragmentu Wolniewicz wobec problemów cywilizacyjnych współczesności. No, chodzi o aborcję, karę śmierci, eutanazję, transplantację, biotechnologię. Słuszne było pytanie, czy magisterium, czy doktorat, bo przykładając do dzisiejszych standardów prac magisterskich, to doktorat. Najlepsza praca magisterska, jaką wypromowałem i jaką w ogóle czytałem przez 30 lat, a parę dziesiąt ich przeczytałem, i świetnym językiem polskim napisane i merytorycznie doskonałe, 100 stron. I wspominam między innymi o tym dlatego, że jak tylko będzie możliwość, a myślę, że lada moment będzie, to zamieścimy na stronie katedry, bo warto sobie tę pracę przeczytać. Więc to taka informacja wstępna, a teraz naszkicowałem sobie tutaj wprowadzenie do dzisiejszego naszego spotkania, bo ono wbrew temu tytułowi, czy tym dwóm tytułom referatów, jest bardzo trudnym spotkaniem. W części pierwszej Wolniewicza Wittgenstein, w części drugiej Wolniewicza Radio Maryja. To można by powiedzieć dwa bieguny i twórczości Wolniewicza i osobowości Wolniewicza, no, świadczące z jednej strony o rozumie teoretycznym, z drugiej strony o rozumie praktycznym. No, jeżeli chodzi o Wittgensteina, no to on przynosi Wolniewiczowi powszechną, wyłącznie bym powiedział, powszechną sławę. Natomiast jeżeli chodzi o Radio Maryja, no to przynosi niesławę, co u niektórych, ale licznych. Widać to już po odbiorze filmu pana Zomera o Wolniewiczu. Właśnie te dwie sprawy jakoś najbardziej ludziom uderzały w oczy. No więc z tą sławą i niesławą to sprawa wygląda inaczej niż to się potocznie pojmuje. Ja bym powiedział w ten sposób, że Wolniewicz tyleż zawdzięcza Wittgensteinowi, co Wittgenstein zawdzięcza Wolniewiczowi. Tak bym rzecz ujął i to pan Marek Kądzielski będzie rozwijał. Zwykle ten stosunek myśli Wolniewicza do myśli Wittgensteina jest błędnie pojmowany, bo albo jest pojmowany scjentystycznie, albo jest pojmowany postmodernistycznie, a najczęściej w sposób łączony scjentystyczno-postmodernistycznie. Więc o tym pan Marek Kądzielski. Co do Radia Maryja, to w drugiej części będzie naszego dzisiejszego spotkania omawiane. No to związanie się z Radiem Maryja Wolniewicza świadczy o Wolniewicza odwadze. Jego słowami mówiąc, świadczy o jego etyce konkretnej, a nie o akademickim pustym gadaniu. No a po trzecie, świadczy o wspieraniu tego, co najlepsze w polskiej obyczajności, ale na tle tego, co w tej polskiej obyczajności w ogóle jest obecne. Więc to znowu świadczy o wielkości rozumu i o tym będzie mówił pan Robert Kumanek. Jeszcze raz może tak w jednym zdaniu spróbuję swoją intencję zawrzeć.
To jest niezwykle trudna problematyka i moją intencją było no, takie sprowokować dwa referaty, które się postarają w najprostszy sposób rzecz wyłożyć. Dlaczego Wolniewicz i Wittgenstein, dlaczego Wolniewicz i Radio Maryja, żeby to jakoś było zrozumiałe. Bardzo dziękuję, oddaję głos panu Markowi Kozielskiemu. Dziękuję bardzo. Ja mam coś powiedzieć na temat interpretacji traktatu Wittgensteina przez Rawolniewicza. Będę się tutaj oczywiście odwoływał do różnych notatek i będzie też trochę, tak jak mówiłem, dygresji czy anegdot tak na pierwszy rzut oka, no bo sam traktat to jest raptem 7 tez, więc jakbym miał je powtórzyć, bo parafraza może tutaj tylko coś popsuć, to nam się zaraz to moje wystąpienie skończy, ale chodzi mi też o to, żeby nakreślić pewną postawę z jednej strony profesora Wolniewicza na gruncie filozofii, a z drugiej strony też, żeby pokazać to, z czym mamy do czynienia i wtedy, i obecnie, bo tu pewne trendy się nasilają. Więc może tak tytułem wstępu ja bym powiedział coś, bo przed tym, zanim się tego podjąłem, przekonywałem Pawła, że oprócz tych interpretacji właśnie ontologicznych, czy właśnie tej interpretacji, która u nas jest jedyna, jeśli chodzi o Wolniewicza, to jest dużo takich interpretacji psychologizujących, czy wręcz hermeneutycznych. I też jest troszkę pytanie, co o tym sądzić. I żeby nie być gołosłownym, jest taka pozycja pana Wojciecha Krzysztofiaka, nie to, żebym zachęcał, ale jest, która interpretuje traktat Wittgensteina. No właśnie, jest to bardzo ciekawe połączenie, bo gdybym miał się zastanowić, gdzie pan Krzysztofiak się plasuje w tym podziale, który jest u profesora Wolniewicza względem stosunku do metafizyki i stosunku do logiki, to miałbym pewne trudności. Zastanawiałem się nad tym, bo to jest jakieś dzieło eklektyczne. To znaczy zaliczyłbym je do filozofii hermeneutycznej, ale ono stosuje taką metodologię analityczną. Generalnie jak mu się przyjrzałem, bo to już drugi raz mu się przyglądałem, to jednak ogarnia mnie pewne przerażenie i zaraz powiem dlaczego. Otóż to się nazywa egzystencjalizm logiczny, metafizyczne studium nad traktatem logiczno-filozoficznym Wittgensteina. Tak. Logiczny autor. Pan Wojciech Krzysztofiak, który jest filozofem z Instytucie Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego, dużo publikuje i podobno jest cytowany szeroko na świecie, w USA, w Chinach, Indiach, Niemczech, Holandii, Portugalii, Brazylii i Peru. Jego praca jest poświęcona takiej interpretacji traktatu. Ja to troszkę tak postaram się zrekonstruować, nie do końca własnymi słowami. To jest praca opracowana w ramach projektu badawczego, które finansuje Narodowe Centrum Nauki. A ten projekt nazywa się Fenomenologiczne mechanizmy prefabrykowania przestrzeni mentalnych. Ładnie. I okazuje się, że w traktacie, którego tajemnicza moc tkwi w takim fenomenalnym synkretyzmie, jak mówi pan Krzysztofiak, Wittgenstein profiluje przestrzeń mentalną. Natomiast autor tej publikacji konstruuje metafizyczny punkt widzenia. No tu jakoś wykracza poza Arystotelesa, bo Arystoteles mówił, że mamy fizykę i to, co poza fizyką, czyli ta meta, ta fizyka, a pan Krzysztofiak mówi, że mamy jeszcze coś, co jest ta fizyka. W każdym razie to jest egzystencjalistyczno-witalistyczna interpretacja pierwszej filozofii Wittgensteina, gdzie podstawowym problemem traktatu jest właśnie to, w jaki sposób on projektuje tę przestrzeń mentalną dla witalnego ja filozoficznego. I o tym mentalnym ja filozoficznym dużo się tutaj mówi, natomiast mówi się dużo za pomocą analiz ściśle logicznych. Chciałoby się też mówić o takim drugim ja psychologicznym, ale okazuje się, że o nim nie możemy już mówić, ponieważ
Ono doznało losowej implozji forum poznawczych pod naciskiem chrześcijaństwa, komunizmu i faszyzmu. I teraz jak się nad tym zastanawiam, to przychodzi mi do głowy, była taka pod koniec lat 70., na początku lat 80. dyskusja na temat poglądów Erika von Denikena. I tam między innymi poważne osoby były zaproszone, między innymi pan profesor Andrzej Wierciński, znany antropolog, który no miał tam swoje argumenty przeciwko Denikenowi. I tam w obronie Denikena wysuwano też jakieś kontrargumenty, między innymi argument metodologiczny. I pan profesor Wierciński zwrócił uwagę na to, że sama metodologia jeszcze o niczym nie przesądza, dlatego że można w sposób naukowy badać krasnoludki. To znaczy sama metodologia nie czyni nauki, jeszcze musi mieć sens to, co badamy. No i jak patrzę na to dzieło, które zostało dofinansowane przez jakąś instytucję naukową w Polsce, to widzę, że można badać naukowo krasnoludki. Bo to jest mniej więcej z tego obszaru według mnie. I przerażające jest to, że to się wszystko bierze na serio. Ale jak pytał profesor Wolniewicz na cudzych wykładach, panie profesorze, ale po co nam to? Otóż ja powiem tak. Pan profesor Wolniewicz do pewnego momentu komentował filozofię hermeneutyczną, natomiast w pewnym momencie zaprzestał. I to się chyba wzięło od momentu, kiedy taki inżynier polskiego pochodzenia pracujący w Australii, inżynier informatyk, skonstruował maszynę Dada, tak zwaną maszynę Dada, czyli coś w rodzaju pierwszej sztucznej inteligencji, która wypluwała z siebie teksty hermeneutyczne i okazało się, że one były nie do odróżnienia od tego, co wypluwali ci zawodowi hermeneutyczni filozofowie. Tam wtedy pod ich naciskiem temu inżynierowi po prostu obcięto fundusze i ten projekt się skończy. Natomiast od tego momentu pan profesor Wolniewicz mówił, najgorzej wziąć na serio. Bo mówi, zacząłem to w pewnym momencie czytać i zdałem sobie sprawę z tego, że najgorzej wziąć na serio. Ja bym miał inną odpowiedź, jeżeli ktoś mi się zapytał, co ja o tym sądzę, powiedziałbym, nic nie sądzę, bo nie ma o czym. Natomiast wracając do interpretacji traktatu przez profesora Wolniewicza, tutaj, jak przygotowywałem tezy, to dzięki uprzejmości Pawła Kołowskiego udało się sformułować takie tezy, które mówią, że w traktacie Wittgenstein jest filozofem metafizycznym i taki też w duchu metafizycznym jego interpretacji dokonuje Wolniewicz. I chciałbym coś powiedzieć, dwa słowa na temat tutaj zdolności dydaktycznych profesora Wolniewicza, bo to jest coś, moim zdaniem, o czym też trzeba wspomnieć. Dlatego, że Wolniewicz dzielił filozofię na antykwaryczną i merytoryczną. Sam mówił o sobie, antykwariuszem nie jestem, chociaż trzeba wziąć taką poprawkę na to, że pan profesor Wolniewicz, jak mało kto ten antykwariat filozoficzny znał. Natomiast dokonywał eksplikacji pewnych poglądów filozoficznych na gruncie właśnie filozofii merytorycznej. Na gruncie filozofii antykwarycznej to mistrzem jest tutaj oczywiście profesor Tatarkiewicz. I to znowu, jak rozmawialiśmy, jak się zastanawiamy nad tym dlaczego, to dlatego, że jak się czyta Tatarkiewicza, to wszystko jest jasne. I to też no już studenci pierwszego roku filozofii doznają tego, że jak się czyta na przykład historię filozofii starożytnej profesora Legowicza, to trzeba najpierw przeczytać Tatarkiewicza i wtedy Legowicz staje się jasny, ale nie odwrotnie. Nic nie ujmując Legowiczowi. I u profesora Wolniewicza też wszystko jest jasne. I to jest, jak się nad tym zastanawiałem, wielki dydaktyczny talent rozjaśniania cudzych myśli w sposób taki, żeby były jasnymi myślami podanymi w jasnych słowach. Jakbym miał wskazać trzy takie nazwiska, no to oprócz Wittgensteina oczywiście Elsenberg, który niezmiernie zyskuje na jasności w interpretacji Wolniewicza, ale na przykład Fryderyk Nietzsche, który przy całej tej aforystycznej filozofii też przez profesora Wolniewicza potrafi być tak wyłożony, że to jest jasne, co on twierdzi. Jeśli chodzi o traktat, to traktat powstaje mniej więcej w okresie I wojny światowej. I wiadomo, że z jednej strony
pierwszymi odbiorcami tej filozofii Wittgensteina jest koło wiedeńskie i zaraz potem Russell, który jest pierwszym czytelnikiem traktatu. Jeśli chodzi o koło wiedeńskie, to jest bardzo ciekawa historia, znowu muszę retorykę zrobić, ale jest takim faktem, że Wittgenstein wysłuchiwał opowieści Carnapa na temat idei koła wiedeńskiego, ale to nam coś powie o relacji między tymi dwoma kierunkami filozoficznymi. I potem pytany, oni tam chodzili razem na takich wzgórzach wokół Wiednia, Carnap opowiadał, Wittgenstein potakiwał głową, jak Carnap przypuszczał potakując. I potem Wittgenstein zagarnięty przez Moryca Szlicha, co on sądzi na temat tego, co mówi Carnap, to Wittgenstein miał powiedzieć, a Carnap, no to jest jakiś wariat. I to mi się wydaje, że oddaje wzajemny stosunek tych filozofii. Znaczy Wittgenstein od razu wiedział, że on do żadnego koła wiedeńskiego nie należy, natomiast koło wiedeńskie cały czas przypuszczało, że Wittgenstein to jest jeden z nich. Pierwszym czytelnikiem traktatu jest właściwie Russell i Russell też traktatu nie rozumie. Natomiast mam wrażenie, że Russell wie, że nie rozumie traktatu. Tam jest bardzo ciekawe samo spotkanie tych osobowości, ale to może o tym za chwilę. W każdym razie w tej interpretacji u profesora Woleniewicza, czyli tej metafizycznej... Russell na pewno wie, przepraszam, że przerywam, ale taka mi się przypomniał cytat z autobiografii Russella, który dobrze o nim świadczy, bo co by tam nie mówić o Bertrandzie Russellu, to on jednak był samokrytyczny. Pisze na przykład tak w autobiografii. Wittgenstein wytłumaczył mi, że wyższa matematyka jest dla mnie za trudna. Russellowi wytłumaczył. Przestał się zajmować wyższą matematyką. Tak. On rozumiał, o tym też jest mowa w autobiografii, że on traktatu nie rozumie w sposób taki, jakby, prawda, Wittgenstein oczekiwał. Jest wstęp napisany przez Russella, który właśnie jest jego wykładem atomizmu logicznego, natomiast do samego rozumienia traktatu nic nie wnosi. Traktat jest skonstruowany tak, że ma 7 tez, z których każda się w taki spiralny sposób rozwija później. Ale w każdym razie nie jest to dzieło aforystyczne, tylko jest to dzieło raczej takie aksjomatyczne. Znaczy są przyjęte pewne tezy, które są rozwinięte. I generalnie podstawowym problemem traktatu jest stosunek myślenia do bytu, czyli jak myśli do świata. Czy języka do świata. I to jest takie zagadnienie, które w klasycznej filozofii niemieckiej występowało już wcześniej, występowało u Kanta i dosłownie w taki sposób gdzieś stawia ten problem Hegel, który mówi, że jednym z podstawowych problemów filozofii jest stosunek myśli do bytu. W traktacie mamy do czynienia z pojmowaniem języka w taki sposób antynaturalistyczny, to znaczy język, który jest pewną strukturą logiczną, a nie lingwistyczną. Światem są tutaj fakty w przestrzeni logicznej, a fakty są rozumiane jako pewne stany rzeczy. Myśl z kolei jest logicznym obrazem tych faktów i myśl jest utożsamiana ze zdaniem sensownym. W związku z tym, no właśnie między językiem a światem istnieje pewna odpowiedniość. I to jest jakby cała, to też tak pan profesor Woleniewicz rysował, że ta relacja między językiem i światem jest przedmiotem badania. Jaka tutaj zachodzi pomiędzy językiem i światem relacja? Może od razu narysujmy to w sposób troszkę bardziej szczegółowy. Profesor Woleniewicz takich rysunków wykonywał setki i w tekstach swoich i przede wszystkim na zajęciach, bo to więcej coś słuchaczowi powie. Mamy dwa takie obszary, z których jeden to jest, no niech będzie już zacząłem, świat, drugi to jest język. I teraz świat ma pewną budowę metafizyczną, ma pewną strukturę,
mianowicie składa się z faktów. F1, kratka, umownie to jest jakiś fakt i z ogółu faktów zbudowany się jest świat, tak głosi teza traktatu. Natomiast język ma także strukturę swoją, którą ta druga krata tutaj symbolizuje i takim elementem składowym, fundamentalnym języka jest zdanie. Z1. Kratka to jest zdanie. Nie jest fundamentem języka słowo, nazwa, tylko fundamentem jest zdanie. I teraz jakby najkrócej próbować ująć ideę Wittgensteina w traktacie, to ona polega na tym, że między światem a językiem zachodzi korelacja istotna, mianowicie taka, że zdanie jest obrazem faktu. Że logiczna struktura języka odzwierciedla ontologiczną strukturę świata. Tak. I teraz to zdanie, które aspiruje do bycia obrazem faktu, no może być prawdziwe, może być fałszywe i może być bez sensu. Jak u Denikena. Znaczy, no to nie będą zdanie, tak? Zdanie może być prawdziwe, ale fałszywe. Ta istotna relacja, jeżeli zdanie prawdziwe odwzorowuje świat, fakt, to jest ta relacja relacją prawdziwości. Przy czym to odwzorowywanie ma charakter, to już ostatnie słowo, zdanie mojego komentarza, to odwzorowywanie ma charakter nie izomorfizmu, czyli podobieństwa takiego ścisłego, ostrego, no powiedzmy jak nasze odbicie w lustrze, tylko homomorfizmu, czyli takiego podobieństwa zgrubnego, oględnego. Przykładem, w traktacie jest mowa, że to jest izomorfizm, tak, to jest no to silny warunek. Ja tak? Już tutaj mówię o interpretacji. I to jest wtedy identyczność, natomiast tak. Tu jest założenie, że to raczej jest homomorfizm, ale to już bardziej jest na gruncie ontologii i sytuacji. Tak, ale Broniewicz to tłumaczy bardzo intuicyjnie, mianowicie w ten sposób, że zdanie jest zawsze za krótkie, zdanie jest zawsze za proste, żeby odzwierciedlić fakt, który jest nieskończenie złożony wewnętrznie. Natomiast no, jakieś podobieństwo tu jest między jednym a drugim, które obrazowo można ująć jako cień. Taki właśnie jak w jaskini platońskiej, prawda, że padają te cienie. Zdania to są cienie faktów. No i w zasadzie to jest tyle i tutaj faktycznie mało kto zrozumiał, żeby nie powiedzieć, że nikt nie zrozumiał. Zrozumiał dopiero wielki polski logik Roman Suszko i tak się przejął, tak się zachwycił, że stworzył logikę niefregowską, bazującą właśnie na tej ontologicznej wykładni traktatu. Proszę bardzo. Tu jeszcze chciałbym wrócić do tego, czym jest język, bo tutaj język jest rozumiany właśnie jako pewien twór, który niejako wypływa ze świata, znaczy świat emanuje z siebie język, czyli jest odrzucenie takiej teorii, że języki wypływają, są przekształceniem kodów i instrumentalnie służą komunikacji. I trzeba powiedzieć, że takie rozumienie języka występuje już z tego co pamiętam u Billera i wcześniej u Humboldta, że również takiemu pojmowaniu języka hudował Karl Popper i nomen omen Noam Chomsky, który też uważa, że język jest właśnie taką strukturą logiczną, która jest nam narzucona. No. Ale przede wszystkim Platon w starożytności, albo z innej tradycji święty Jan, na początku było słowo. To jest coś pierwotnego. Wobec tego w tej emanacyjnej koncepcji języka ta struktura logiczna języka jako całość już zawiera jakąś prawdę o świecie, właśnie z powodu tego odzwierciedlenia. I teraz te tezy, które występują w traktacie, to są takie tezy, które mają różnoraki charakter. Czyli ta pierwsza teza, że świat jest wszystkim, co jest faktem, a to, co jest faktem, jest istnieniem stanów rzeczy. To znaczy, że
fakty, a nie rzeczy są pierwotnym elementem budulca świata. Czyli to jest inaczej, czy jakby piętro wyżej niż to, co uważał Kotarbiński. Kotarbiński uważał, że świat jest ogółem rzeczy, a Wittgenstein i Wolniewicz tak interpretuje Wittgensteina, uważa, że świat jest ogółem stanów rzeczy, czy wszystkich możliwych takich sytuacji, w które te rzeczy mogą wchodzić. I to są takie tezy ontologiczne, które dotyczą budowy świata. Potem jest mowa o tym, że myśl jest właśnie logicznym obrazem faktów, czyli tych stanów rzeczy, a myśl jest utożsamiana ze zdaniem sensownym. I to zdanie sensowne to znaczy właśnie, że ono może być prawdziwe lub fałszywe. Tu widać, że oprócz tych zdań prawdziwych występują zdania fałszywe i teraz te, co odpowiada tym zdaniom fałszywym, im odpowiadają światy możliwe, które mogłyby być, ale nie są wyróżnione przez to, co istnieją. No i w tym sensie też mówi się o tym, że traktat Wittgensteina jest szczególnym przypadkiem tego, co później opracował Kripke jako semantyka możliwych światów, kiedy tam się mówi o wszystkich możliwych światach, a tu się mówi o tym, który jest wyróżniony, bo ten świat interesuje Wittgensteina. I to są takie tezy, które mają charakter epistemologiczny, czyli no one właśnie mówią, że logicznym obrazem faktów jest, jest myśl. Natomiast te tezy piąta i szósta, że zdanie jest funkcją prawidłowościową zdań elementarnych i ma pewną ogólną formę, którą Wittgenstein podaje, to są takie tezy, o których Wolniewicz sądzi, że mają charakter przede wszystkim logiczny, czyli dotyczą wewnętrznej struktury języka. I sprowadzają to zdanie do takiej funkcji prawidłowościowej tych zdań elementarnych. No i ta siódma teza, że o czym nie można mówić, o tym trzeba myśleć, o tym trzeba milczeć, przepraszam, myśleć można oczywiście. Znaczy nie, myśleć nie można, ponieważ myśl to jest zdanie sensowne, więc można to tylko przeczuwać. Chodzi o to, że właśnie myślenie sensowne poza te reguły jakby nie jest w stanie wykroczyć, to znaczy Wolniewicz mówi w tym swoim wstępie do filozofii, którego słuchaliśmy, że ta teza siódma jest mistyczna w tym sensie, że ona twierdzi tyle, że poza sferą faktów, poza światem coś jest, ale to coś jest niewypowiadalne, tak? To znaczy na rysunku Wolniewicza, gdyby kogoś interesowało w ontologii sytuacji, jest ten rysunek nieco tylko inny, rzecz wygląda tak, że oba te obszary, o których tu była mowa, zanurzone są w czymś szerszym, mianowicie w uniwersum. Przestrzeni. Uniwersum, to znaczy w przestrzeni logicznej. Przestrzeń logiczna. Przestrzeń logiczna to jest ogół wszystkich stanów rzeczy możliwych, czyli takich, które nie są sprzeczne wewnętrznie. No to, żeby koło było kwadratowe, jest niemożliwe i w tej przestrzeni się nie mieści. Natomiast wszystko, co nie jest wewnętrznie sprzeczne i co jest możliwe, stanowi to uniwersum. Więc z tego, co jest możliwe, niektóre stany rzeczy się realizują, na przykład te, które nasz świat tworzą, inne się nie realizują, jako potencje tkwią tutaj w uniwersum. Natomiast teza mistyczna mówi, że jest coś jeszcze. Jest coś poza uniwersum. Mianowicie coś niewyrażalnego. Niewyrażalne. Niewyrażalne. No i sens jest taki, tutaj znowu się posługuję słowami Wolniewicza, na ten temat cokolwiek mówić, to jakby osesek klekotał glosolaria. Chociaż tłumaczył, prawda, próbując dwa teksty własne uzasadnić, no, że jakoś można próbować. Można, to ja jeszcze coś o tym powiem, ale to już troszkę wykracza poza semantykę tych świat Wittgensteina. No i teraz wszyscy rozumiemy, że tego typu pojmowanie świata wchodziło w grę, no to trzeba mieć albo umysł Platona, albo trzeba, znaczy nie chodzi mi o wielkość umysłu, tylko o typ. Albo Platona, albo Kanta, prawda, bo tutaj są rzeczy same w sobie, to jest niewyrażalne. Albo Wolniewicza, albo Suszki, albo Wittgensteina, natomiast dla takich ludzi jak Demokryt, albo Wolter,
albo Russell, nie mówiąc już o kanapie wspominanym w anegdocie, to jest w ogóle jakieś niedorzeczne, o czym się tutaj mówi. To Wolniewicz tutaj za Ludwikiem Fleckiem, naszym wielkim filozofem, powiadał, to są jakieś niekompatybilne style myślowe. To żeby nie wiadomo co robić, to jedni na drugich patrzą z niedowierzaniem, jak na kosmitów, prawda? Demokryt na Platona i Platon na Demokryta. I nie ma możliwości, żeby się dogadali. Więc to tyle odnośnie tezy siódmej, bo ta teza siódma jest, prawda, interpretowana na 100 sposobów. Bardzo proszę. Tak, to znaczy później ja tutaj korzystam też z takiego opracowania, którego dokonał pan profesor Schrade właśnie, który też zderzał się z takim kompletnym niezrozumieniem. To może znowu powiem taką anegdotę, ale ona też coś mówi o stylach myślenia właśnie, bo pan profesor Schrade między innymi dla nauczycieli prowadził takie zajęcia. Jak ja słuchałem tego, bo ja też w takich zajęciach brałem udział, to on był bardzo źle przyjmowany, bo był nieprzyjemny i mówił rzeczy okropne. I na czym to polegało, że mówił rzeczy okropne? Otóż pan docent Schrade mówił, że istnieje coś takiego jak obiektywny, moralny porządek świata. Jak można w ogóle takie rzeczy mówić no, ludziom światłym, jakimi są nauczyciele? To nie do przyjęcia. Także to wzbudzało repulsję. I to jest zderzenie się właśnie takich no, zupełnie różnych światopoglądów. Jeszcze bym coś chciał powiedzieć na temat języka, bo no, ten język jest tutaj rozumiany jako nie jako narzędzie komunikacji, tylko język jest w tej koncepcji nośnikiem prawdy. Myśl jest rozumiana jako pewien proces logiczny, a nie jakiś proces fizjologiczny czy komunikacyjny. I to odzwierciedlenie, że logiczna struktura języka jakoś odzwierciedla tą ontologiczną strukturę świata, no jest jedną z takich podstawowych tez traktatu. To znaczy, że analizując język, my możemy coś na temat świata powiedzieć. I że ta relacja, ona jest nieumowna, tylko ona jest obiektywnie istniejąca. Czyli z jednej strony mamy fakty, czyli pewne stany rzeczy, a z drugiej strony mamy zdania, czyli to, co wcześniej Paweł Kowski mówił, że to nie nazwy, tylko zdania są tym budulcem podstawowym języka. Natomiast no, te stany rzeczy to jest właśnie pewna, jak można powiedzieć, konfiguracja przedmiotów. I teraz ogół tych wszystkich możliwych stanów rzeczy, czyli nie tylko tych wyróżnionych, istniejących, tylko w ogóle wszystkich możliwych, no to jest właśnie ta przestrzeń logiczna, która tworzy uniwersum. Jest pytanie, czym są rzeczy, czyli te obiekty czy indywidua, które wchodzą ze sobą w relacje, które wchodzą ze sobą w stany rzeczy, bo to nie są rzeczy w naszym rozumieniu fizycznym, tylko to są rzeczy bardziej w takim rozumieniu, jak na przykład monady Leibnica. Tak mi się wydaje, że to jest najtrafniejszy trop, który by o tym mówił. Jeśli chodzi o te kwestie docierania do granic tego, co wyrażalne, to Wolniewicz po interpretacji traktatu tworzy swój własny system ontologiczny, który jest przedstawiony w ontologii sytuacji. I taka różnica między Wolniewiczem a Wittgensteinem podstawowa by była taka, że Wittgenstein uważa, że jest tylko jeden język i jedna przestrzeń logiczna, która mu odpowiada. Natomiast na gruncie ontologii sytuacji można mówić, że są inne języki, że mogą istnieć, może istnieć więcej takich języków. W związku z tym to, co niewyrażalne na gruncie jednego języka, jeżeli skonstruujemy język silniejszy,
może stać się wyrażalne. I no tu właśnie, jeżeli miałbym podać przykład takiego przekroczenia tych granic, no to esej Wolniewicza o logice Bożej. To bym też tak uważał. Który no, musi być skonstruowany w mocniejszym języku. Tu jest taki przykład podany, że to, co się da powiedzieć w potocznej polszczyźnie, to nie da się powiedzieć takich rzeczy, które da się powiedzieć w języku polskim wzbogaconym o symbolizm matematyki. Więc to mi się wydaje bardzo przekonujący przykład. Natomiast no, w dalszym ciągu jest coś, co jest niewypowiadalne, ale można to wyrazić i to wyrażają przede wszystkim pewne formy artystyczne. Poezja, muzyka, literatura, które, jak ja rozumiem, w jakimś stopniu konstruują to tak, jak kiedyś dla dzieci były takie malowanki, że trzeba było pozakreślać różne rzeczy, które są skropkami. To, co zostawało niewypełnione, to tworzyło jakiś obraz, czyli coś mówiło. To tutaj rozumiem, że to też my coś wyrażamy, a to, o czym nie mówimy, ale co jakieś kontury nabiera poprzez to wyrażenie, no to jest właśnie to, co jest niewyrażalne, jeżeli miałbym to przybliżyć. W każdym razie, no Wittgenstein tam jeszcze głosi pewne tezy takie na przykład dotyczące etyki i estetyki, co jest też istotne. Znaczy mówi z jednej strony, że sens świata musi istnieć poza światem. I mówi, że etyka i estetyka są transcendentalne. To znowu przypomina mi, czy nawiązuje do takiego sporu, bo jakby z Carnapem Wittgenstein nie wchodził w żadne dyskusje, ale ze Schlichem już tak. I Schlich mniej więcej w tym samym okresie napisał jakiś taki wstęp do etyki i w tym wstępie mówił, że są takie dwa rozumienia tego, co jest dobre, a co jest niedobre. Jedno, że to jest tak, że Pan Bóg wskazuje coś, co jest obiektywnie dobre i On to nam w sposób doskonały wskazuje i że to jest takie głębokie rozumienie etyki. Natomiast, że takie płytsze rozumienie to będzie takie, że dobre jest to, co chce Bóg. I Wittgenstein, polemizując ze Schlichem, mówi, nie, jest dokładnie odwrotnie. Dobre jest to, co mówi Bóg. I to jest koniec wszelkiej dyskusji. Nie ma poza tym żadnego obiektywnego, niezależnego od Pana Boga porządku świata. I w tym samym duchu dochodzi do starcia, o czym też później pisze w jednym z tekstów profesor Wolniewicz, między Elsenbergiem a młodym Miłoszem. I Miłosz zajmuje tutaj takie stanowisko jak Wittgenstein, a Elsenberg zajmuje takie stanowisko jak Schlich. I Wolniewicz stwierdza, że no tu mistrz się potknął, ale że w tym sporze rację ma właśnie Miłosz. Znaczy pewne rzeczy są takie, jakie są, bo Pan Bóg mówi, że tak. I to jest koniec, to kończy wszelką dyskusję na gruncie etyki. No to się jakoś wiąże dla mnie z tymi tezami, że sens świata leży poza nim i że etyka i estetyka są transcendentalne. No, jest więcej problemów oczywiście logicznych, które wynikają z traktatu, ale ja też no, nie czuję się taki kompetentny, żeby je dyskutować. Znaczy mogę je ewentualnie jakoś przy okazji doreferować. To może na jakąś puentę i trochę czasu nam zostanie na dyskusję. Jest to w tej... Wolniewicz uważał, że traktat Wittgenstein jest najwybitniejszym dziełem filozofii XX wieku. Pokazywał dwa inne takie też przełomowe dzieła, to znaczy wstęp do psychoanalizy Freuda i dzieło Heideggera. Ale no, o ile tamtych dwóch nie uważał za poważnych, chociaż oczywiście mających ogromny wpływ, to uważał, że to jest jedno z najwybitniejszych dzieł metafizycznych w ogóle i najwybitniejsze dzieło filozoficzne, jakie w XX wieku powstaje. No i to tak jak mówię, w odbiorze ta interpretacja profesora Wolniewicza jest... Znaczy ona jest przyjmowana dlatego, że jest nie do odparcia, natomiast nie powiem, żeby była, nie mam takiego poczucia, że była szeroko powszechnie akceptowana i dyskutowana. Raczej dyskutuje się na temat późnej filozofii Wittgensteina, czyli dociekań.
o których profesor Wolniewicz mówi, że no to po prostu była degrengolada wielkiego umysłu i że lepiej by było, gdyby Wittgenstein w ogóle po traktacie do filozofii nie wracał. To tyle z mojej. Dobra, bardzo dziękuję. Mamy trochę czasu na dyskusję. Bardzo proszę, kto by z Państwa zechciał o coś zapytać, coś dodać, coś skomentować, bardzo proszę. To jest oczywiście temat przepastny, niewyczerpany. Tu tylko przypomnę, że profesor Wolniewicz wespół z profesorem Omyłą prowadzili przez wiele lat seminarium, które tak miało wyglądać. Pamiętam, jak na pierwszym Wolniewicz objaśniał, że to wykład, oni wykład prowadzili, czy seminarium, już zapomniałem. W każdym razie zajęcia poświęcone traktatowi, gdzie od strony języka referował Omyła, od strony świata referował Wolniewicz. I to było właśnie, tu była ontologia, tutaj była i lingwistyka, i logika. Tak to wyglądało. Więc oczywiście to są sprawy, które można bez końca omawiać, ale naszą intencją, przypomnę, było jakoś krótko i jasno uzasadnić, co takiego łączy Wittgensteina z Wolniewiczem. Skłonność metafizyczna. Skłonność metafizyczna, tak by można powiedzieć. Platonizm, jeżeli to słowo komuś bardziej trafia w gust, to właśnie jest to. Tu jeszcze przytoczę słowa profesora Wolniewicza takie. Oczywiście traktat Wittgensteina jest wielkim dziełem literackim. To bez wątpienia, to jest dzieło tego pokroju, co De Rerum Natura Lucreciusza, czy Dialogi Platońskie, te najlepsze, to jest takie dzieło podwójne i literackie, i jednocześnie filozoficzne. Otóż to, co we wstępie do dzisiejszego spotkania powiedziałem, to podtrzymuję, a powiedziałem, przypomnę, że tyleż Wolniewicz zawdzięcza Wittgensteinowi, co Wittgenstein Wolniewiczowi, że gdyby nie Bogusław Wolniewicz, bo nikogo tu innego nie widzę, kto mógł, tej interpretacji w Polsce by w ogóle to, nie to traktat pozostałby niezinterpretowany. To jest dzieło, jak Wolniewicz znowu mówił, niezwykle gęste, niezwykle skondensowane. I to rzecz jasna nie przez przypadek, tylko no, chciałoby się powiedzieć kolokwialnie, przez lenistwo Wittgensteina. Jemu się nie chciało 1000 stron pisać. Napisał 100, ale w tak gęsty sposób, że potem Wolniewicz pół życia poświęcił na rozszyfrowywanie, zapisywanie, no, kodyfikowanie tych tez, bo one, wbrew temu, co powiedział pan Marek Kądzielski, to nie jest zaksjomatyzowany system. Tam są aksjomaty, no ale trzeba to wszystko poustawiać w takiej kolejności systemu zaksjomatyzowanego i to właśnie starał się robić Wolniewicz. No więc, bo to jest jednocześnie tak, jak mówiłeś, jak profesor Wolniewicz też mówi, że traktat ma strukturę symfonii. Tak. Znaczy, tam są pewne wątki, które się rozwijają niezależnie od siebie. Czyli nie jest to dzieło linearne, które się czyta od A do Z, tylko poszczególne wątki są na różnych poziomach rozwijane. Chcę przerwać panu. Bardzo proszę. Chcę przerwać po prostu te komentarze i zacząć ze strony publiczności coś mówić. Pierwsza uwaga dotyczy owej książki Egzystencjalizm Logiczny. No, zastanawiam się, bo ja myślałem, że to, jak się nazywa, Krajowe Centrum Nauki, co te granty przyznaje, tak, że oni to robią z głupoty, no, z nieznajomości rzeczy, ale jeżeli takie rzeczy promują, to to jest celowe. Narodowe Centrum Nauki. Spiskowa teoria byłaby kolejna, żeby środowisko filozoficzne zneutralizować, żeby w sprawach politycznych się działo cicho. To jest pierwsza rzecz. Jest też możliwe, że oni są takich poglądów po prostu. No, być może to jest druga wersja. To jest druga wersja. To ja bym uważał, że to jest ta druga wersja i ona jest dla mnie bardziej przerażająca. Że już ta prawdziwa filozofia żadnych szans już nie ma dzisiaj. Gdzieś tam po kątach, jakieś eseje w jakimś przeglądzie humanistycznym i tyle. To jest pierwsza sprawa. Druga rzecz taka, powiedział tutaj referent, analizując język możemy coś powiedzieć o świecie. A niby co?
No co powiedzieć? Jakieś chociażby jakąś informację jako przykład. Teza jest, powiedziałbym, deklaratywna. To jest druga rzecz, a najważniejsza właściwie, co tu jest myśl? Bo dla mnie myślą to jest to, co mi przychodzi do głowy. Myśl to jest zdanie sensowne. Nie. Czyli takie zdanie, które można przypisać wartość. To jest interpretacja myśli. Ludziom do głowy, bo niczym się ta myśl nie różni od zdania. Myśl... Tak, myśl to jest zdanie sensowne. Myśl nie, to jest myśl, zdanie. To jest tak, to jest interpretacja Wittgensteina. Ja się z tym nie zgadzam i widzę problem. Mianowicie, myśl to jest to, co przychodzi do głowy, często w sposób niejasny i co to jest to, co próbujemy sobie uzmysłowić, uściślić, zrozumieć. I tu przy pomocą są dwie możliwości. To psycholodzy od 100 lat piszą. Albo przy pomocy obrazu sobie uświadamiamy treść myśli, albo przy pomocy zdań. To także ja bym, że to jest duże niedopatrzenie tej teorii, że nie odnosi się, że język to jest sposób ujęcia myśli, a tam jest zadeklarowane, że język to jest myśl. Znaczy ja bym to rozumiał tak, że nie wszystko, co nam przychodzi do głowy, jest myślą. No oczywiście, no, ale często okazuje się to nie chaotyczne, niejasne, mętne, fałszywe i te nasze próby uświadomienia sobie rezygnujemy, bo albo tylko nie wiem, czy dlatego, że nam to nie idzie, czy że rzeczywiście to nie jest żadna sensowna słowo informacja, czy tam treść, może treść, żadna sensowna treść jest. Więc to ja mam takie inne na to prywatne. Czy Wolniewicz to doprecyzował chyba najlepiej w tym tekście, to był trzeci czy czwarty, trzeci tom, o związkach myślenia z językiem, no sam tytuł, o związkach myślenia z językiem. I tam myślę znowu bardzo prosto i intuicyjnie rzecz jest wyłożona, mianowicie tak, że myśl to jest zdanie odczuwane. Jest o tyle intuicyjne, że przecież zdaniami posługują się komputery. Natomiast nikt z nas nie powie, że komputery myślą. A dlaczego komputery nie myślą? Bo zdania dla nich są obojętne. Natomiast dla nas zdania nie są obojętne. Natomiast to, co mówił pan Stanisławek, bardzo ważne, no ale proszę zauważyć, że się odnosi zarówno do myśli, jak i do zdań. Mogą być nieporadne myśli, mogą być nieporadne zdania, mogą być jasne myśli, mogą być jasne zdania. Mogą być migawkowe myśli, migawkowe zdania, prawda? No tutaj jest paralelność. Natomiast myśl jest odczuwana. Komputer nie myśli, bo nie odczuwa tego, co mówi. Judasz zdradził Chrystusa. No przecież to jest zdanie, które się może pojawić w tysiącach komputerów, ale komputer tego nie odczuje, tak jak chrześcijanie. W żaden sposób. Jeszcze jedna rzecz. Zapowiedzi pojawiło się słowo obrazkowa teoria języka. Dlaczego tam słowo teoria się w ogóle pojawia? Bo to rzecz bardzo prosta. No dzieci w pierwszej klasie mają zdanie, jaś idzie do szkoły i rysunek robią. Chodziło mi o to, czego ja może nie dopowiedziałem do końca, że na gruncie filozofii tej brytyjskiej analitycznej traktat jest przedstawiany jako tylko obrazkowa teoria znaczenia, picture theory of meaning. Czyli nie mówi się tam nic o relacji między językiem i światem, o tym, że language mirrors ontology, że w logicznej strukturze języka odzwierciedla się ontologiczna struktura świata. Mówi się tylko o tym, że traktat to jest obrazkowa teoria znaczenia, czyli wokół samej semantyki. Czyli niewiele się mówi. No, to jest pewna dwuznaczność. Ale to wypływa chyba właśnie z tej różnicy światopoglądów. Tu jest pewna dwuznaczność w języku polskim. Tak sobie teraz uświadomiłem, że jest w naszym języku różnica zasadnicza między słowem obrazek a obraz. A tutaj w intencji, prawda, tych, którzy taką formułę ukuli, no to powinna być obrazowa teoria języka, a nie obrazkowa. Obrazkowa to taki kolokwialnie brzmi, deprecjonująco i tak dalej. Tam, jeśli sobie dobrze przypominam, w oryginale, bo ukazało się to wydanie
pierwsze traktatu niemiecko-angielskie, to tam się chyba używa słowa nie picture, tylko piktogram. Więc tu by się trzeba nad tym zastanowić, ale no idea jest taka, że to jest teoria obrazkowa, dlatego że zdanie jest obrazem faktu. I to prawda. I tyle, prawda? Ale jest ale dlaczego słowa teoria to już przesadza? Oni to tak nazywają. Bardzo proszę, profesor Zubowski. Jeszcze w sprawie tej nazwy, obrazkowa teoria języka, otóż Wittgenstein tego terminu nie używa. Nie. I Boniewicz też nie używał tego terminu. Ja nie, to brytyjska właśnie filozofia analityczna mówi, że to jest obrazkowa teoria znaczenia. Picture theory of meaning. I obrazkowa teoria znaczenia. Szóste rzeczy i fakty pisze Boniewicz tak. Tezy, teza trzecia i czwarta. Trzecia to jest tutaj logicznym obrazem faktów jest myśl, a czwarta myśl jest to zdanie sensowne. Otóż tezy te są kondensacją tego, co już po ostatniej wojnie zaczęto nazywać niefortunnie obrazkową teorią języka. I to obrazkowa teoria języka Wittgensteina. On sam nigdy takiego określenia nie używał, natomiast mawiał niekiedy o swojej teorii odwzorowania logicznego. I ten termin, ten zwrot używany jest przez Boniewicza. Potem na przykład we wstępie do traktatu z 1997 roku to już Boniewicz nie ma już tego komentarza odniesienia się do obrazkowej teorii języka, tylko jest właśnie ten termin teoria odwzorowania logicznego. Natomiast z innych jeszcze spraw. No jeżeli mogę do tego od razu, mi się wydaje, że to się bierze stąd, że te tezy epistemologiczne u Wittgensteina, no w interpretacji Wolniewicza, są tezami semantycznymi. To znaczy epistemologia zostaje jakoś utożsamiona z semantyką, czyli badaniem stosunku języka do rzeczy, które ten język opisuje. A brytyjska szkoła analityczna poza epistemologię nie wychodzi, więc no to jest dla nich całość sensowna traktatu, tak? Czyli właśnie ta teoria, która pokazuje, jak oni mówią, to picture theory of meaning, obrazkowa teoria znaczenia, czyli jak język opisuje rzeczy i to wszystko. Żadnego przejścia do ontologii tam już dalej nie ma. Z innych spraw, jeżeli można, to w trakcie wykładu wspomniał Pan o etyce teologicznej, że jest dwojakiego rodzaju. Jedna etyka, to zresztą Boniewicz przedstawia w tekście Elisabeth o Mimoszu. Tak, to właśnie. I tam właśnie ja tu nawet tak ad hoc zapisałem dwa zdania, żeby tu uzmysłowić tę różnicę. Mianowicie pierwszy etyka mówi tak, Bóg mówi coś, że jest dobre, więc to jest dobre. A drugi rodzaj etyki, coś jest dobre, więc Bóg mówi, że to jest dobre. Czyli ta druga etyka, którą akceptował Wittgenstein, którą akceptował Boniewicz. To jest pierwsza etyka. Odwrotnie chyba. Teraz coś. Pierwszą. Tak. Pierwszą. Tak. Pierwsza. Tak. To również występuje w Ratu Russella w tym tekście, dlaczego nie jestem chrześcijaninem, to tam wychodzi się od tych samych konstatacji. No albo coś jest dobre, bo Bóg nakazuje, albo coś jest dobre obiektywnie, niezależnie od Pana Boga. No i tutaj Wittgenstein i Miłosz idą, i Wolniewicz idą tym tropem. Pan Bóg mówi, wskazuje. Gdyby o prawdę matematyczną chodziło, to tak samo byłoby? Tak samo. Tak samo. Tak, 2 plus 2 jest 4, bo Bóg tak mówi, a nie, że jest to obiektywne, to ja nie jestem chrześcijaninem w tej sytuacji. To jest jakieś sztuczne rozdzielanie dobra od Boga i sztuczne rozdzielanie. Właśnie o tę sztuczność chodzi, to też mi to przyszło w tym momencie do głowy, że proszę zauważyć, że ta koncepcja, którą Wittgenstein traktował jako płytszą i Miłosz traktował jako płytszą, która powiada, że Pan Bóg wskazuje, co jest dobre, no w oparciu o to, co jest dobre, prawda? To ona stwarza dwie niewyrażalności.
To znaczy w tej, którą ja tutaj napisałem, tkwiłby Pan Bóg, ale byłaby jeszcze jakaś wyższa niewyrażalność, jakaś meta niewyrażalność, gdzie by było dobro i zło, prawda i fałsz i tak dalej. I teraz Pan Bóg by się odwoływał do czegoś wyższego. Natomiast jest tak, i to w klasycznej teologii jest powiedziane, że to, co jest prawdą i fałszem, to, co jest dobre i złe, to są myśli Boże i koniec. Tu jest jedno niewyrażalne, a nie dwa. Tak mówi Pan w księdze proroka Izajasza. Ja stwarzam zło i dobro. Izajasz 45:7. To jest podejrzane. Nie, bo to znaczy to jest relatywizm etyczny daleko idący. Pan Bóg tak, a gdyby Pan Bóg inaczej, to byłoby inaczej. No więc być może w etyce to, tak jest. To jest relatywizm przy założeniu, że Pana Boga oceniamy w Jego własnych kategoriach. Taka jest relatywna, możemy się zgodzić. Ja nie widzę relatywizmu. Nie, to no, jak Karol Marx uczył. To a priori zakłada Pan obiektywny porządek moralny poza Bogiem. A Bóg ma taki z kolei, no ale jeśli chodzi o prawach matematyki, to Pan Bóg takiej swobody nie ma. Pan Bóg nie spowoduje, że koło pije kwadrat, że mu wyjdzie koło, koło to, bez to nie pi. To, że Pan Bóg spowoduje, chociaż tylko jest książce, tak jak jest, ponieważ to jest projekcja myśli. W jednej książce Clarka Kosmicka, nie pamiętam, to książka z tej serii, no jak zapomniałem, no to jest tam się pojawia obiekt, którego obwód nie wynosi 2 PL, tylko jakoś inne 3. Taki obwód, taki obiekt się pojawia z innego świata. A ja myślę, że to chyba no, to tyle. Jeżeli można jeszcze jedna uwaga, otóż w tym pańskich tezach jest takie jedno sformułowanie, według Wolniewicza język jest użytkownikiem człowieka nieodwrotnie. Tak, to Wolniewicz tak mówił wielokrotnie na wykładzie, tak, że to nie jest tak, że to człowiek jest użytkownikiem języka, człowiek, to wywodzone jest z tego, że to nie człowiek tworzy język. Ja, tylko Wolniewicz mówił w tej emanacyjnej teorii języka, że to świat wyemanował z siebie język, a celem języka jest ukazanie prawdy, bo prawda może się ukazać tylko poprzez język. I że to eksplicite, cytuję to, co mówi profesor Wolniewicz, wobec tego to język jest użytkownikiem człowieka, nie odwrotnie. Bo ja myślałem, że to jest mało zręczne sformułowanie, Wolniewicz takiego używał. Tak, tak, użył takiego. Nie, to mało wiarygodne, żeby tak mówić, bo to brzmi ewidentnie fałszywie. Bo na przykład Szladek, gdy opisywał filozofię... Tak mówił, co brzmi fałszywie. Brzmi fałszywie, żeby Wolniewicz upory fałsz. Język jest emanacją świata, tak samo jak emanacją świata jest kod DNA genetyczny. Przecież kodu nikt nie stworzył. Świat go wypluł z siebie, wszechświat, prawda? Tak samo z językiem. To jest jakiś twór od nas zupełnie niezależny, natomiast my jesteśmy wehikułami. Może to jest bardziej ładne. Jesteśmy wehikułami, w których język jest przenoszony i którym się posługuje. No to oczywiście metafora, bo język się nie posługuje w sensie dosłownym człowiekiem, ale chodzi o odwrócenie tej relacji, że język nie jest naszym narzędziem, tak jak łopata, którą my machamy, tylko język jest czymś, Wittgenstein mówił, częścią organizmu. Tak jak wątroba jest częścią organizmu, to i język no, jest częścią organizmu. Nie, to jak cukier, Bóg stworzył cukier, człowiek używa. Pani profesor Nogal, bardzo proszę. Ja miałam takie pytanie o to, czy profesor Wolniewicz, albo czy i jak tłumaczył, bo to są teorie trudne do przyjęcia przy takim powszechnym sposobie myślenia postkantowskim, czyli tak, czyli postmetafizycznym. Bo Kant mówi, że nie, no my nie mamy do czynienia z relacją do świata, my mamy dany świat przez nasze kategorie poznawcze, zarówno empiryczne, jak i racjonalne. Czyli my widzimy świat inaczej niż mucha, bo mamy inne zmysły niż mucha, ale także rozumujemy inaczej o tym świecie, ponieważ mamy inne kategorie rozumowe no, niż mucha. Tak? Pewnie mucha w ogóle nie ma rozumu.
I w tym sensie ten Kant jest takim autorem przełomu postmetafizycznego, bo my o świecie jako takim rzeczy same w sobie są niepoznawalne. Tak? Cytat z Kanta znowu bardzo znany. No a tutaj mamy jakieś takie przejście pomiędzy językiem a światem. I oczywiście znam tą teorię i mniej lub bardziej i sposób, w jaki interpretował traktat Bogusław Wolniewicz, ale czy on jakoś się odnosił wprost właśnie do tego takiego najbardziej potocznego sposobu myślenia, nie tylko filozoficznego, ale też potocznego, tak, że my obcujemy w gruncie rzeczy ze swoim światem wewnętrznym, a jak ten nasz świat wewnętrzny się ma do świata zewnętrznego, to do końca nie wiadomo. I wydaje mi się, że jak gdyby wszyscy trochę potocznie myślą Kantem, a już na pewno na poziomie filozofii to jest absolutnie dominujący sposób interpretacji, że tutaj tak, te nasze narzędzia poznawcze, nasze kategorie myślowe, one determinują sposób, w jaki my możemy poznać świat. Czyli że my sobie ustawiamy świat i poznajemy to, co poznać możemy, a co tam jest dalej, to tobie. Tak? No i w tym momencie jesteśmy w relatywizmie, no bo każdy poznaje go trochę inaczej, każdy patrzy na niego z trochę innej perspektywy, no i tylko już zostaje to dodatkowe założenie Kanta, że mamy wspólny rozum, w związku z tym możemy mieć wspólną matematykę, no ale już bodźce zewnętrzne mamy inne, w związku z tym pewnie nie dojdziemy do porozumienia jakoś tam bardzo, bardzo szeroko. Więc czy Wolniewicz jakoś wprost próbował tego Kanta argumentacyjnie odsunąć? Czy tylko pokazywał po prostu Wittgensteina jako pozytywny model? To takie pytanie. To może najpierw ja chciałem powiedzieć coś, co mi się nasuwa przy tym. Tak jak rozumiem, tu nie ma mowy o tym, że my docieramy do rzeczy. Mowa jest w tym odwzorowaniu. Czy to jest takie odwzorowanie, które jest izomorfizmem, czyli identycznością, czy homomorfizmem, czyli podobieństwem. Podobieństwo czy identyczność dotyczy relacji, a nie rzeczy, nie przedmiotu. Czyli my możemy wnioskować z języka, z relacji, które widzimy, logicznych relacji w języku, o relacjach metafizycznych pomiędzy rzeczami, czyli o stanach rzeczy, w jakie one wchodzą, ale nie o tych rzeczach samych w sobie, mówiąc po kantowsku. Natomiast te relacje są obiektywne. Wobec tego, patrząc się na język, to co możemy o świecie powiedzieć, relacje są takie same. Przedmioty tych relacji nie są takie same, ale relacje są takie same i to jest obiektywne. I to jest to obiektywnego, co możemy powiedzieć o świecie. Tak ja to rozumiem. Ja tu w ogóle nie widzę problemu kryjącego się za tym pytaniem, które pani profesor Nogar zadała, bo przypominam sobie, w którejś książce Wolniewicz mówi wprost, pierwsze interpretacje traktatu, jakie się pojawiły, to były interpretacje w duchu kantyzmu. To znaczy próbowano uzasadnić myśl, że ten Wittgenstein to nic odkrywczego, tylko to Kant jakiś w XX wieku, prawda? No bo to niewyrażalne to jest właśnie, to są rzeczy same w sobie. Wolniewicz się z tym nie zgodził o tyle, że upierał się, że jednak to nie jest powtórka Kanta, tylko to jest jakiś nowum. Język Wittgensteina jest językiem precyzyjniejszym, lepiej się nadającym do opisu metafizycznego rzeczywistości, więc trzeba poza Kanta wykroczyć. Natomiast to się z Kantem nie kłóci. Ja tu usłyszałem, nie wiem czy dobrze usłyszałem, czy źle usłyszałem, że u Kanta jakiś tam relatywizm. Przecież u Kanta nie ma relatywizmu. No jeżeli badamy świat fenomenów, no to tak może mizernie wygląda na tle tego świata noumenów, ale przecież to badanie fenomenów to jest mordęga. I to się trzeba namordować i przecież ta wiedza na temat fenomenów to jest wiedza obiektywna. Przecież takie są Kanta, niebo gwiaździste nade mną. To są fenomeny, ale to weź i to niebo gwiaździste opisz, zbadaj, no. I tutaj myślę jest podobnie, także... Ale problem się zaczyna, jak przechodzimy do dobra. A tak. Bo fenomeny zgoda, ale już dobro. Znaczy Kant też był absolutystą, to nie ulega kwestii.
Tyle, że właśnie to prawo moralne we mnie to jest mylące, bo często się to uważa, że po prostu sumienie jest tą instancją, no, która wyrokuje, prawda, o tym, co dobre, co złe. No, sumienie tylko odkrywa, powiedziałby Wittgenstein i Wolniewicz. Sumienie tylko może odkryć to, co jest dobre albo złe. Bo tutaj sens jest kamerty, taki, proszę Państwa, no, warto, i w traktacie Wittgensteina, i w filozofii Wolniewicza w świecie się przejawiają wartości. Na przykład to, że Korczak towarzyszył dzieciom do końca, to jest pewien fakt, który w tym świecie zaistniał. No, ale zdanie opisujące tę sytuację Korczaka, który towarzyszy dzieciom do końca, do śmierci, mówi, że to jeszcze wspaniały, nadaje tutaj wartość aksjologiczną, prawda? Mówi, że to jest dobro. Zdaniem Wolniewicza i Wittgensteina, którzy reprezentowali kognitywizm, czyli takie przekonanie, że zdania są, zdania etyki są prawdziwe albo fałszywe, to jest zdanie prawdziwe. Tutaj jest zdanie, czyn Korczaka, mówię w skrócie, czyn Korczaka jest dobry. No i teraz na gruncie Wittgensteina i Wolniewicza tak jest, natomiast, że to jest dobre, to jest przesądzone tu. Znaczy, tu jest ta pieczątka postawiona. I my tam dotrzeć nie możemy, no i tu też nie ma żadnego relatywizmu. Jeszcze odnośnie tego, co pan Stanisławek mówił, bo tu mi się przypomniał taki cytat wspaniały z IV wieku, u świętego Augustyna jest, który się już zetknął z tymi zarzutami, bo z jednej strony jakieś tam lwy szestowy i inni nawiedzeni, wierzący, że Pan Bóg naprawdę może wszystko. Pan Bóg może nieudaną miłość zrobić udaną, Pan Bóg może trójkąt zrobić kwadratowy, wszystko Pan Bóg może. A z drugiej strony jakieś takie niedowiarki, co Panu Bogu relatywizm zarzucają. No więc Święty Augustyn mówi tak, w największym dziele o Państwie Bożym. Pan Bóg nie może wszystkiego. Przecież Pan Bóg nie może nie być rozumem. Koniec dyskusji. Pan Bóg nie może nie być rozumem i to mu nie uwłacza i to mu nie umniejsza chwały, że nie może nie być rozumem. To jest jego jakby wewnętrzne ograniczenie. Natomiast, no, jeżeli mówimy, że Pan Bóg jest wolny, to rozumiemy, że nie jest niczym z zewnątrz ograniczonym. Wolniewicz tak to mówił. Pana Boga ograniczają zasady rozumu. Ale to od wewnątrz. Bardzo proszę. Czy ktoś z Państwa jeszcze, czy zrobimy może przerwę? Możemy wrócić do tej dyskusji po przerwie. Proponuję, żeby 15 minut wystarczy nam, wystarczało, do wpół do drugiej. Proszę Państwa, w drugiej części dzisiejszego spotkania referat dotyczący Wolniewicza i Radia Maryja referuje Pan Robert Kumanek. Bardzo proszę. Będę mówił o moherowych beretach i o Radiu Maryja i o Duchu Świętym. Takie trzy słowa klucze. Jakbym mówił za cicho, to proszę mi zwrócić uwagę, bo czasem sobie nie zdaję z tego sprawy, że mówię za cicho. Więc może zacznijmy od takiego kontekstu historycznego. Czym jest Radio Maryja? Jest to rozgłośnia radiowa o charakterze religijnym, rzymskokatolickim, założona 8 grudnia 1991 roku przez zakonników toruńskich z ojcem Tadeuszem Ryzykiem na czele. I dzisiaj... Głośniej pan mógłby czytać i przez to wolniej. I do dzisiaj jest to największa religijna rozgłośnia w Polsce. W pewnym momencie w historii, gdy się ścierały siły społeczne, jakiś dziennikarz zrobił zdjęcie na spotkaniu, gdzie słuchacze Radio Maryja się zjechali i
na tym zdjęciu było widać bardzo dużo starszych pań w moherowych beretach i od tego zaczęła się cała historia, że potem opublikowano to zdjęcie i ukuto taką etykietę, która potem zaczęła żyć własnym życiem. Początkowo starano się tego używać w sposób pośmieszkający, ale nie tylko takie były przypadki użycia. Natomiast odcisk historii jest taki, że gdybyśmy weszli na Wiktionary, czyli taki słownik Wikipedii, i sprawdzili, jak się definiuje moherowy beret, to spotkalibyśmy takie określenie, że jest to polityczne i pogardliwe określenie osoby identyfikującej się z poglądami głoszonymi przez konserwatywny nurt polskiego katolicyzmu. I chciałbym właśnie zacząć od tego, żeby naświetlić wadę po prostu tego określenia. Także zacznę od pierwszej tezy, że wyrażenie moherowy beret... Mocno musi pan to przyciskać, ładna. Może włączymy te tabelki też później. Nie trzeba. Że moherowy beret nie jest obelgą. Powiedzmy, że to o tym jest zbiór wszystkich obelg. I mianowicie na przestrzeni lat można znaleźć bardzo dużo takich przykładów użycia, które zebrałem z różnych źródeł i zestawiłem. I chciałbym przeczytać parę, ale zanim to zrobię, to właśnie może poproszę jednak, jakbym pan mógł. Gdzie ona tutaj jest? To jest Firefox, ta taka ognista jakby. Tu? Po lewej, o tak. No? Po lewej. Wyświetlamy też na tej. Właśnie o. Byłoby dobrze, gdybyśmy mogli też i włączyć ekran. Już tak. W każdym razie za chwilę zobaczymy 6 przykładów. Przepraszam, 6 przykładów, które począwszy od 2005 roku aż do 2022 są przykładami użycia wyrażenia moherowy beret w neutralnym bądź pozytywnym znaczeniu, i to przez osoby publiczne, w okolicznościach publicznych, między innymi przez posła, przez prezydenta zostały też przytoczone, ale nie tylko, przez różnych artystów, dziennikarzy. Więc te przykłady użycia, które są neutralne i pozytywne, świadczą o tym, że nie każde użycie moherowych beretów jest obelgą. Niektórzy po prostu używają tego wyrażenia po to, żeby wyrazić swoje uznanie, bądź żeby po prostu powiedzieć coś opisowo. I tak na przykład opisowym przykładem z 2005 roku jest cytat, że moherowe berety wygrały z koalicją aksamitnych kapeluszy. Wiele lat później, 2016 roku, możemy przeczytać w nagłówku Gazety Wyborczej, że moherowe berety skuteczne jak szare berety GROM. Cytat z wypowiedzi prezydenta. Co ciekawe, w 2022 roku w Gazecie Rzeczpospolita możemy też znaleźć taki przykład.
Cytuję. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy śledzili ten proces i zaznajomili się z nim, rozumieją, że Fundacja, nasza kochana rodzina Radia Maryja, nasze kochane moherowe berety i również ja w tym wszystkim, która czuje się członkiem rodziny Radia Maryja, zostaliśmy bardzo mocno pokrzywdzeni. Dlaczego ten cytat jest ciekawy? Ponieważ został opatrzony moherowy beret tutaj cudzysłowem, ponieważ człowiek, który pisał ten artykuł, no chciał zaznaczyć, że to nie jest takie określenie, no jak zazwyczaj się niby przyjmuje, bo po prostu nie pasowałoby mu nawet ukreślać, że to jest obelga. Takie jest moje zdanie. Co świadczy o tym, że on wyczuł, że to jest też również używane w nieobelżywy sposób. I w gazecie dodano specjalnie cudzysłowie, żeby jednak zaznaczyć, że to chodzi o coś innego. To świadczy o tym, że zwyczajowo się to również umacnia w ten sposób. Do tego się przyczynił sam profesor Wolniewicz. No, w kulminacyjnym momencie tego filmu pana Zomera Bogusław Wolniewicz, obecny na Jasnej Górze, mówi do pielgrzymów, że to nie jest żadna obelga, tylko dla nas jest to wyróżnienie i honor, więc tutaj się przyczynia do traktowania tego wyrażenia w kategoriach superlatywu, prawda, a nie pejoratywu znaczenia. No jasne, to wszystko już jest jasne. Tak. Prawdą jest też, że zdecydowanie więcej można znaleźć użyć o negatywnym wydźwięku. I jest to o tyle dziwne, że gdybyśmy popatrzyli na strukturę wyznaniową w Polsce, to z danych GUS-u z 2011 roku widać, że po prostu wyznanie chrześcijańskie, rzymskokatolickie jest po prostu dominujące, a przyjmuje się tą wersję przez autorów haseł słownikowych, która jest bardziej obelżywa i to może wzbudzać wątpliwości, dlaczego tak jest. I takie pytanie zadawał sobie również Bogusław Wolniewicz i jego odpowiedź, myślę, że byłaby taka, że to jest po prostu wynik sytuacji politycznej, społecznej na obszarze całej Europy, gdzie po prostu rynek medialny był zdominowany przez lewoskrętny kapitał, który był bardzo nieprzychylny po prostu chrześcijaństwu i zwalczano po prostu nurt konserwatywny w chrześcijaństwie. I dalej się to robi. Co ciekawe, tutaj warto dodać, że dwa dni temu zostały opublikowane też dane z GUS-u, to taka mała dygresja na temat, jak się te zmiany sił w Polsce potoczyły. Ale może nie będę tym teraz zawracał głowy. Natomiast chciałbym dodać, dlaczego Bogusław Wolniewicz wspierał moherowe berety. Ponieważ ewidentnie się mocno w to bardzo angażował, co potem zostało docenione wielokrotnie w różny sposób. Dlatego, że chciał bronić cywilizację Zachodu, która stoi po prostu na chrześcijaństwie, a żywe chrześcijaństwo stoi na wierze ludu. To jest na ludzie Bożym. A czym jest lud Boży? To może też sobie zapiszmy. Kiedy Pan pisze, to niech Pan mówi. Powtarzam słowa Wolniewicza. Lud Boży jest to... Są to ludzie, jest to żywe chrześcijaństwo, ludzie z żywego chrześcijaństwa. Którzy wiernie
trzymają się nauki i przykładu Jezusa Chrystusa. I pielęgnują jego tradycję, walcząc po prostu ze złem i wspierając tych, których warto wspierać. Widać to było w jego odpowiedzi, kiedy widać było to, gdy Wolniewicz sam odpowiadał na pytanie, dlaczego jest niewierzącym, dlaczego nazywa się niewierzącym rzymskim katolikiem. Odpowiedział wtedy tak, że rzymski katolik, bo rozumie, że cywilizacja Zachodu stoi na chrześcijaństwie i że jego tradycje najpełniej i najlepiej wciela i przechowuje święty Kościół powszechny. Dlatego komu nasza cywilizacja miła, tym winien tego Kościoła bronić i go wspierać. Ten fragment właśnie również pokazuje, dlaczego Wolniewicz wspierał moherowe berety, dlaczego wspierał chrześcijaństwo, ponieważ swoim przykładem życia pokazywał, że komu cywilizacja Zachodu jest miła, ten powinien wspierać chrześcijaństwo. I robił to tak, jak takie zdania powinnościowe należy udowadniać, czyli po prostu swoim własnym życiem. Bo tylko w taki sposób rzeczywiście się one przyjmują. Przepraszam, czy mógłby Pan troszkę bliżej środka, bo już jesteśmy poza kadrem, że? Wspierał, występował też Bogusław Wolniewicz w Radiu Maryja i doceniał właśnie działalność Radia Maryja. Widział, że ono organizuje społecznie wspólnotę i widział, że w niej po prostu Duch Święty działa. To znaczy, że obyczaje krzewione przez wspólnotę nie kłóciły się z zdrowo ukształtowanym sumieniem, o czym można byłoby się przekonać, idąc po prostu na pielgrzymkę na Jasną Górę lub słuchając jakiejś audycji, które są dostępne w internecie. Oczywiście tam odbywają głosy, które są bezpośrednio od słuchaczy, którym daje się swobodę wypowiedzi i one nie zawsze są wyważone, dobrze ujęte. Natomiast w Radiu Maryja zawsze jest taki przykaz, że moderatorzy tych dyskusji starają się po prostu temperować i dbać o tę obyczajność. Wolniewicz wspierał wspólnotę, bo wierzył w to, że wspólnota może skutecznie, tylko wspólnota może przekazać skutecznie dalszym pokoleniom swoją tradycję, swoją kulturę. I widział w tym jedyny sensowny sposób na kultywowanie cywilizacji Zachodu. Czyli na wzmacnianiu obyczajności ludzi dobrej woli. To może sobie napiszmy, bo to jest też bardzo ważne, że cywilizacje, kulturę cywilizacji mogą przekazywać tylko szczególne wspólnoty.
tylko kultury cywilizacji mogą przekazywać tylko szczególne. Woliniewicz wspierał wspólnotę tam, gdzie uważał to za słuszne, bo był mędrcem aletycznym. Brał aktywny udział w debacie publicznej, którą również uważnie śledził i gdy był świadkiem oszczerstw i ataków wobec swoich prawoskrętnych rodaków, to nie milczał, ale aktywnie publicznie zwalczał w sposób zawsze przejawiający troskę o krzewienie dobrych obyczajów. Za jego działalność nawet został wyróżniony przez Tadeusza Rydzyka orderem moherowego beretu w 2009 roku. Woliniewicz bronił naszą cywilizację przed zepsuciem od wewnątrz i z zewnątrz. Był moherowym beretem przez duże M i przez duże B. Tutaj chciałbym zaznaczyć, że użyłem takiego teologicznego wyrażenia, że Bogusław Woliniewicz widział, że Radium Maryja, Duch Święty działa, że warto ją wspierać. I to jest trochę takie niejasne, tajemnicze i na gruncie filozofii obiektywnej, takiej zrozumiałej dla wolnego człowieka spoza nurtu chrześcijańskiego, może być niejasne i trudne do zrozumienia. I chciałbym spróbować zamarkować, co przez to można byłoby zrozumieć w duchu Woliniewicza na bazie jego założeń i odwołać się też do tych fragmentów, które pan Marek poruszył wcześniej na pierwszym wykładzie. To zanim pan powie, to ja tylko państwu przypomnę, przyznam się, że nie potrafiłem tego znaleźć, za mało czasu miałem. I to już po raz setny albo tysięczny tak jest z szukaniem cytatu Woliniewicza. Nie mogę znaleźć cytatu, wiem, że jest ten cytat. No i kiedyś w końcu zrozumiałem, że tam jest wszystko ważne, dlatego nie można zapamiętać wszystkiego. Jest taki cytat w którejś książce, a może nawet w dwóch książkach, w którym Woliniewicz powiada, że uświadomił sobie, wcześniej to nie było dla niego jasne, ale uświadomił sobie, że w niektórych bardzo skomplikowanych kwestiach natury antropologicznej, zwłaszcza społecznej, najlepszym językiem jest język teologii. Że ta jego adekwatność polega na dwóch rzeczach. Na niezwykłej skrótowości, a ta skrótowość bierze się z tradycji. Z tego, że to setki albo i tysiące lat tutaj wchodzą w grę. I ja sobie tak pomyślałem, że to nie jest sprawa odosobniona, no bo niech państwo zauważą, taką samą skrótowością, celnością, adekwatnością charakteryzują się chociażby powiedzenia ludowe czy przysłowia. No jeżeli ja powiem o kimś jak sójka za morze, to wszyscy wiemy, o co chodzi i nie trzeba długo gadać, prawda? I w tym samym sensie mówi się, zadziałał Duch Święty i wszyscy wiedzą, o co chodzi. Otóż właśnie nie wszyscy. Nie rozumieją ci, którzy są poza tą tradycją. Nie znają jej, nie odczuwają jej. I te słowa Woliniewicza są tutaj niezbędne. Czasem jakieś wyrażenie teologiczne przez swoją skrótowość od razu naprowadza na właściwe tory. I kiedy pan Robert Kumanek podjął się zreferować ten dzisiejszy temat, no to tak w dyskusji między nami wyszło, że tutaj Duch Święty będzie jakimś takim, jednym z ważniejszych przedmiotów dyskusji, bo on jest mylący dla wielu słuchaczy, dla wielu czytelników, a Woliniewicz racjonalista, więc skoro Woliniewicz wielokrotnie przecież
posługiwał się wyrażeniem Duch Święty, no to coś miał sensownego na myśli, coś miał racjonalnego na myśli. Bardzo proszę. Więc spróbujmy na wstępie zaznaczyć, jak Ducha Świętego rozumiemy. Teraz może się przekręcić. Niech Pan mówi. I jest to określenie czegoś spoza świata. Przepraszam, znów ja się wtrącę, no bo jasną jest rzeczą, że Duch Święty to jest wyrażenie teologiczne, które oznacza trzecią osobę w Trójcy Świętej, więc w sensie takim dosłownym, literalnie Duch Święty to jest osoba Pana Boga. No można by było powiedzieć, choć to już kontrowersyjne, że to jest pewien aspekt Boga z punktu widzenia człowieka. Duch Święty to jest jakiś prawodawca dobrych obyczajów, zarówno intelektualnych, jak i moralnych. Natomiast na tym... Staramy się jakby powiedzieć ludziom spoza tradycji chrześcijańskiej, tak, żeby to było dla nich bardziej zrozumiałe. Jaki to ma sens antropologiczny? Dokładnie. Spoza świata, materii chyba, co? Spoza świata. Całego świata. Tak. Przyrody. Spoza świata, przyrody. Przyrody, to na pewno, tak. Przyrody. Co niekiedy czyni... Niech Pan mówi w trakcie, to będzie... ludzką wolę sprawiedliwszą. To coś spoza świata czyni ludzką wolę bardziej... czyni ludzką wolę sprawiedliwszą. Dzięki wspólnotowemu, dzięki wierze, czyli wspólnotowemu umiłowaniu powinności. To znaczy wspólnotowemu. Umiłowaniu powinności, tak? Umiłowaniu powinności. To jest tak dla ustalenia uwagi, bo trudno tak naprawdę głębiej wniknąć w działania Ducha Świętego na ludzi, bo Pan mówi, to jest... jakby Duch Święty był jakąś osobą. Tak, dokładnie tak, bo tak wierzę. Ale to nie pomoże, żeby tak robić. Natomiast... Znaczy tu się nic takiego nie mówi, tu się mówi tylko, że to jest pewien czynnik spoza świata. No takim czynnikiem spoza świata jest sumienie choćby. U żaby go nie ma. No i właśnie chcielibyśmy tutaj wyjaśnić na bazie założeń Bogusława Wolniewicza, na czym działanie Ducha Świętego na wspólnotę polega, jakby zamarkować ten taki mechanizm, bo to jest bardzo trudny temat i ja też nie jestem jakimś ekspertem, żeby o tym mówić w 100% rzetelny sposób, tylko raczej tutaj chciałbym wskazać coś, nad czym warto się zastanowić i spróbować rzucić sobie taką rękawicę, żeby
zrozumieć i wniknąć po prostu w ten temat. No bo tutaj niech Państwo zauważą, to jest bardzo dobra definicja jako punkt wyjścia, czy tam quasi definicja, czy paradefinicja. Ona pokazuje rzeczywisty problem, mianowicie taki, że są rozmaite wspólnoty i te rozmaite wspólnoty rozmaite rzeczy ludziom dekretują i narzucają jako powinne. Tak jest i to jest chyba oczywiste. Natomiast pewne z nich są lepsze, a inne są gorsze. Chrześcijaństwo lepsze niż religia Azteków, bo nigdy nie kazała żywcem serc wyjmować, a aztecka kultura i religia kazała. No więc są lepsze i gorsze. I teraz te, które są lepsze, no to stałyby bliżej Ducha Świętego, albo można by było powiedzieć, że Duch Święty w nim działa. I tak, takie coś ma na myśli Wolniewicz, tak jak to rozumiem. Bliżej prawdy, no, o obiektywnym porządku rzeczy powinno być. Tak jest. Czy można coś więcej powiedzieć poza tę zamarkowaną quasi definicję? Przykład. Może właśnie, słucham? No, przykład może być. Bliżej środka, bo jest pan poza oboma kadrami. Rozumiem. Natomiast za takim postrzeganiem rzeczywistości kryje się parę właśnie założeń, takich jak, które warto tutaj może uwypuklić, które ja przyjmuję i myślę, że Wolniewicz również je przyjmował. Mianowicie, że istnieją stany rzeczy powinne oraz stany rzeczy przeciwpowinne. To już coś, o czym powiedzieliśmy wcześniej. Tak, to ta pierwsza część dzisiejszego seminarium dotycząca Wittgensteina i Wolniewicza bardzo tu jest pomocna, bo tutaj właśnie mamy właśnie przykład absolutyzmu etycznego czy moralnego, który głosi, że istnieją stany rzeczy powinne, istnieją przeciwpowinne. W sensie absolutnym, a nie jak się kto tam na to zapatruje. Następne jest to, że po prostu możemy pewne zdania sformułować na temat powinności, które są prawdziwe bądź fałszywe. I właśnie to jest istotne, ponieważ wspólnotowe umiłowanie powinności jest procesem dziejowym, jest pewnego rodzaju kumulowaniem właśnie prawd na temat powinności. I to by nie było możliwe, gdyby one były zmienne po prostu. Gdyby mogły być desaktualizowane, to by to skuteczne nie było. No ale w jakimś stopniu to też jest gwarantowane przez stałość natury ludzkiej. Ale to może przejdźmy dalej. Następnym założeniem jest, że istnieje coś poza przyrodą, coś niewyrażalnego i że właśnie tam mieści się zadekretowanie powinności. To jest to, o czym też wspomniał pan Marek. Następny, trochę powiązany właśnie z takim antynaturalizmem, tylko związany z jakby człowiekiem bardziej, że w człowieku jest rozum, który wykracza poza właśnie przyrodę w swoim poznaniu i dotyka tego czegoś, co jest niewyrażalne. Natomiast nie tylko on, również sumienie daje nam pewnego rodzaju takie sygnały znikąd o tym, co powinne bądź nie, bądź przeciwpowinne. I to są te założenia, które są również wspólne chrześcijaństwu, które miał Wolniewicz. One są bardzo istotne, żeby zrozumieć właśnie Ducha Świętego. Teraz
chciałbym zamarkować. Może jeszcze warto dodać, no, że te założenia, które tutaj wymieniliśmy, są również przekazane przez tradycję filozoficzną i one się odbijały właśnie w różnych nurtach, były również i we współczesnej filozofii reprezentowane przez Czyżowskiego, Tatarkiewicza. Natomiast Wolniewicz tym się od nich odróżniał, że po prostu bardzo dobrze uzasadnił te stanowiska i te przekonania. Idźmy dalej. Teologicznie można by powiedzieć, że Duch Święty to Bóg jako prawodawca powinności, zaszczepiający w świecie społecznym samą skłonność do powinności. Do, można by powiedzieć, taką miłość dobra, żeby zaszczepiać w ludziach to, żeby kochali, czynić to, co powinny. Bardzo ważne jest w tym to, że tu nie chodzi tylko i wyłącznie o taki wykład, jaki można wygłosić, na przykład odczytać w Piśmie Świętym, ale właśnie, że zasady życia, to co powinno, a co nie powinno, rozprzestrzeniają się w świecie ludzkim poprzez autorytety i nieodzownym autorytetem był po prostu przykład życia Jezusa Chrystusa, dzięki któremu te wszystkie powinności zostały skonkretyzowane i były bardzo trafnie podane. I do tego możemy sięgać nawet dzisiaj, pomimo upływu wody. I taka miłość dobra, miłość do powinności nie jest dana nam od urodzenia. I właśnie budowanie jej to jest to, co my nazywamy działaniem Ducha Świętego. To to jest my. My. My nazywamy. Bo my, mam na myśli osoby, które po prostu przyjmują podobne przekonania co ja. Między innymi te cztery, które wymieniłem, to znaczy aksjologiczny absolutyzm, kognitywizm, antynaturalizm i antynaturalizm antropologiczny. To jest, to mam na myśli. Ja piszę sobie. Otóż w człowieku nie ma takiej prostej i gotowej władzy jak miłość do dobra, w przeciwieństwie do miłości do zła, bo ta jest. Miłość do dobra się tworzy, buduje dzięki łasce Bożej, to znaczy skomplikowanym procesom biologiczno-kulturowym. Na tym polega wielkość Wolniewicza, że tak stawia sprawę. W człowieku jest tylko intelekt, charakter i interes. W nim się mieszczą skłonności społeczne, wspólnotowość, między innymi czucie religijne. Gdybyśmy spojrzeli na taki wykres, który był w filozofii wartości w czwartym wydaniu, jak wygląda w czwartym tomie, jak wygląda schemat motywacji ludzkiej, to tam nie ma żadnej właśnie miłości do dobra, a jednak gdzieś jest, bo się w świecie pojawia. I właśnie sam Wolniewicz w tym kontekście mówił, że to jest robota Ducha Świętego, że ona się pojawia. I to nie jest żadna mitologia Wolniewicza, tylko jego głęboki racjonalizm. Jak bowiem rzetelnie odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób człowiek odróżnia dobro od zła?
powinność, antypowinność w zmieniającym się świecie, bo przecież warunki naszego życia mocno się zmieniają, co przy rosnącym tempie rozwoju technologii jest jeszcze bardziej widoczne. Przez rozum, przez intuicję, takie odpowiedzi niewiele tłumaczą. Lepsze jest już działanie Ducha Świętego, lepsze, bo odwodzi nas od pychy. W istocie za problemem kryje się skomplikowany mechanizm, który składa się jakby z następujących punktów, że wspólnoty wszelkie ustanawiają przypadkowe zasady życia. Następnie ludzie dzięki swoim sumieniom znajdują od nich wyjątki. W miarę jak życie społeczne się rozwija, osoby przejawiają czyny probiercze, niektóre ewidentnie powinne, inne przeciwpowinne. I dzięki żyjącym, jasnącym duchom ludzkości, takich, którzy są wielkimi, którzy mają wielkie sumienia i wielki intelekt, one są rozpoznawane i przekazywane dalej. Bo ludzie, którzy no, są wyrobieni w cnotach, taki powiedzmy Konfucjusz i Arystoteles, można by przypuszczać rozsądnie, że w kwestii życia społecznego, zasad regulujących powinności, co warto robić, a czego warto unikać, mieliby naprawdę wiele wspólnego, byliby w takich ocenach zgodni. Wspólnoty wpajają, punkt byłby taki, że wspólnoty wpajają właśnie takie zasady życia poprzez tradycję, werbalnie i sankcjami. Oraz przekazywaną listą wartości werbalnie, ale i swoim przykładem. Następny punkt byłby taki, że wspólnoty najlepiej realizujące wartości, to znaczy powinność, działają na chwałę Bożą. I to właśnie w nich przejawia się Duch Święty. Pośród cywilizacji chrześcijaństwo stoi najbliżej Ducha Świętego, a w jego obrębie Radio Maryja jako wspólnota jest wyróżnione, ponieważ transmituje świętą tradycję lepiej od reszty sił społecznych. To wszystko zgodne jest z poglądami Wolniewicza. Natomiast warto dodać, że te punkty, które wymieniliśmy, to jest jakiś taki proces, który iteruje. Wykonuje się losowo, ale jest dzięki właśnie obiektywnemu porządku powinności i dzięki właśnie takiemu logicznemu porządkowi jest on ukierunkowany bardzo wyraźnie. I to właśnie jest taki, można powiedzieć, proces stochastyczny, co utrudnia poznanie, ponieważ procesy stochastyczne są bardzo trudne do uchwycenia, ich natura jest ulotna i działanie Ducha Świętego ma charakter właśnie takiego procesu stochastycznego. I to trudne jest do zaakceptowania i zrozumienia i zobaczenia. I dlatego też wielu po prostu nie uznaje roli Ducha Świętego. No i tak po prostu już jest. Dobra, jakaś konkluzja, żebyśmy zdążyli jeszcze podyskutować. Konkluzję mam taką, nie mam przygotowanej konkluzji, przyznam szczerze, że może na tym skończę. Dobra, dziękujemy bardzo. Kto z Państwa?
bo to sprawy naprawdę trudne. Pan tutaj nad wyraz zdenerwowany, czemu ja się akurat nie dziwię, poświęcił dużo sił, żeby to przygotować, żeby jakoś podołać. Myślę, że tyle tu różnych kwestii padło zadziornych, że dyskusję się uda uruchomić. Bardzo proszę. Niech pan siada. Ja tylko wstępnie jedną rzecz. Na tablicy będę napisał. Jak Ducha Świętego rozumieć, Duch Święty, może tym przerwony. W polskiej wersji pisze lepiej trochę, tak. Może ten? Duch Święty to byłby tak czysto mitologicznie byt nadprzyrodzony. Jest jeszcze lepszy. Jeszcze lepszy, tak, ale to czerwony. Pan proszę spróbować. Najważniejsze momenty. Byt nadprzyrodzony. Wersja mitologiczna. A druga, ta wersja taka, znaczy bliższa naturalistycznej, to tak zwana, nie no, ma pan rację, nie powiedziałem. Ale nie dlatego na czerwono, że lepsze, tylko emergencja. To jest domniemana, uwaga, domniemana, zwracam uwagę, domniemana zdolność świata do tego, że jeżeli układ jakiś złożymy z elementów, to ten układ wykaże właściwości, jakich w żaden sposób nie widać w elementach składowych. To byłaby emergencja, tak jak na przykład, przykładem jest na przykład odczuwanie, co? Odczuwanie. To dla mnie to jest podstawowa zdolność w świecie, której naprawdę niełatwo wytłumaczyć, która objawiała się w całej filozofii 17. No, ale to za szerokie, co pan mówi, tak. Bo przecież emergencje są rozmaite, no. Choćby odczuwanie, prawda? A Duch Święty to jakaś szczególna emergencja, więc trzeba by tu diferencja specyfika dać, no. No to są dwa różne rozumienia, co bym przyjął. No a to jest, bym powiedział, mitologia. Czyli, używając języka Wojewicza, bajka. Nie do końca moim zdaniem tak jest. Nie, to tyle ja wstępie, w tej centralnej. No, takim konkretnym, niemitologicznym przykładem działania Ducha Świętego, moim zdaniem, jest to, że po prostu w sumieniu poznajemy właśnie obiektywną rzeczywistość bez powinności. Że jesteśmy w stanie właśnie zrozumieć, że na przykład czegoś nie powinniśmy robić. I że to jest taki sygnał właśnie nadprzyrodzony, bardzo trafnie tutaj pan napisał, który jest spoza przyrody i on po prostu w jakiś sposób się uobecnia. Pan by to mi skreślił. Zgadzam się. Tak bym to. Znaczy to zależy, co ma oznaczać ten dwupodział, bo jeżeli on ma oznaczać jakieś takie słownikowe, prawda, odsiekiery, rozumienie tego wyrażenia Duch Święty, no to bez wątpienia tak jest. No, przecież mitologicznie może być Duch Święty rozumiany. No tam, że Duch tchnie, kędy chce, więc okno się otworzy i Duch Święty wpadnie. No to jest mitologiczne rozumienie Ducha Świętego. Natomiast może być jako emergencja. No emergencja też jest dwuznaczne, no bo emergencja może być naturalistycznie rozumiana, tak jak u pana doktora Stanisławka i u Lukrecjusza. Pierwszy, który mówił tak z wielkiej litery o emergencji, to był Epikur i Lukrecjusz. Atomy nie mają tych właściwości, które pojawiają się w pewnych układach atomów. To są emergencje. No, natomiast no, w ramach filozofii o sprawach mitologicznych się nie rozmawia, no to za Wolniewiczem oczywiście rację ma pan Stanisławek, no my tu o mitologii żadnej nie mówimy, tylko z panem się znowu zgadzam, no że tutaj w tej emergencji
przejawia się coś spoza tego świata. Sól kuchenna też jest emergencją, no bo to jest złączenie pierwiastków, sód i co tam się łączy, chlor, prawda, i ani sód nie ma tych właściwości, ani chlor, które ma sól i odwrotnie, sól ma nowe właściwości, które nie występują w pierwiastkach, no ale nie ma w tym nic nadprzyrodzonego, natomiast w Duchu Świętym chodzi o to, że w życiu ludzkim, no, przejawiają się jakieś rysy pozaświatowe, no właśnie to odróżnianie dobra od zła. Ja to tutaj może dyskusję przekieruję na inny tor, bo ja miałem dawno takie podejrzenie, kiedyś przy wcześniejszym naszym tutaj posiedzeniu seminaryjnym trochę żeśmy wdepnęli w te kwestie, mianowicie kiedy była mowa o przypadku, no to mówił referujący, że przypadek zawsze był przez wszelkie w zasadzie społeczności ludzkie jakoś rugowany i zastępowany jakimiś czynnikami osobowymi, mitycznymi i tak dalej, i tak dalej. Ja miałem dawno takie odczucie, że za tym wyrażeniem Duch Święty kryją się jakieś procesy stochastyczne. Bardzo skomplikowane. To znaczy faktem jest, tutaj powtarzam za Panem, no nie za Panem, tylko za wielką tradycją filozoficzną, że w ludziach są sumienia. Te sumienia u jednych są, u innych nie ma, poza tym są różnej wielkości i te sumienia działają. Ale jak to się dzieje, że ta robota indywidualnych sumień się w pewnych społecznościach kumuluje in plus, a w innych się nie kumuluje? Na przykład w Rosji się nie kumuluje. No trudno wątpić, że w Rosji nie ma ludzi, którzy mają sumienia. No, pewnie są tam różne Sacharowy, Sołżenicyny i inne, prawda, Szestowy i tak dalej, którzy mają sumienia, ale się u nich nie kumuluje. A są takie społeczności, gdzie się te działanie indywidualnych sumień kumuluje. No jak to wytłumaczyć? Ale mi się mówić o wolnymi słuchaczy, ja nie zajmować się przerastającym naszą możliwość definiowaniem Ducha Świętego. No w tym sensie... Jest bardzo ciekawe, jest inne zagadnienie, bo to jest pewnie to, co Pan opowiedział. To jest jedno z zagadnień, które właściwie jest częścią bardzo fascynującego badania, które powinno nastąpić. Mianowicie wewnętrzne życie, no nie wiem, czy można to nazwać religijne, profesora Gruniewicza. To znaczy jego zmieniający się w czasie stosunek do właśnie do pewnych podstawowych zagadnień, typu, że nagle zaczyna akceptować działanie Ducha Świętego i nawet używać tego terminu. Do końca życia nie zaakceptował działania patrzności. Miał bardzo złożony i w czasie zmienny stosunek. Ale Ducha Świętego akceptował. Tak, ale patrzności nie. No jest to pewna specyficzna konstrukcja, która jest bardziej warta zanalizowania niż naprawdę, no, Ducha Świętego przyjmijmy z jakiejś definicji. Znaczy ja tylko dlatego podtrzymuję tę dysputę, bo no, dla mnie tu jest intrygującą rzeczą, na jakiej zasadzie Wolniewicz używał tego wyrażenia. Przecież nie rzucał tym wyrażeniem ad hoc i bez sensu, tylko używał go jakoś celowo, świadomie. Tak bym myślał, że w tym, w tych kontekstach... Skąd się brał to wyrażenie? No, brało się z tradycji wielkiej. No tak, ale ta tradycja jest tak ogromna, że wykształcony profesor filozofii na pewno pozbawił się przynajmniej na użytek wewnętrzny jakąś konkretną definicją. No, pan pewnie szukał, to tam się pojawiają u Wolniewicza rozmaite takie właśnie charakterystyki. Jest jedna korespondencja z profesorem z Kopanem, tak. I tam Wolniewicz ujawnia, jak rozumie Ducha Świętego. Nie wiem, czy mamy to dostępne tak, żeby to po prostu przeczytać, ale ja z pamięci pan... Z pamięci niech pan powie, a ja zaglądałem pod pańskim wpływem, to jest w tym przyglądzie filozoficznym poświęconym Wolniewiczowi z 2018 bodaj roku, numer wolniewiczowski, i tam u profesora Kopani, tak to jest? Bo Kopania cytuje list, który dostał od Wolniewicza.
Niech pan mówi z pamięci. Wolę nie. Mam tutaj to gdzieś, myślę. Także proszę, daj mi chwilę. A pan Stanisławek chciał przykładu, taki przykład mi przyszedł do głowy, który jest tutaj chyba dobrym przykładem. Wszyscy wiemy, kto to był biskup Stanisław, święty Stanisław, patron Polski. Niewielu wie, dlaczego ten patron jest patronem i co on tak naprawdę zrobił. Co niektórzy wiedzą, że zginął z ręki króla. No więc ja dwie monografie przeczytałem, albo już trzy, nie pamiętam. Po polsku są takie trzy książki poświęcone tej sprawie, temu sporowi między papiestwem i cesarstwem, no co się tutaj u nas ukonkretniło w sporze króla Bolesława Śmiałego czy Szczodrego inaczej z biskupem krakowskim Stanisławem. Otóż biskup potępił króla za dzieciobójstwo. Króla, który był bardzo rzutkim wojownikiem i ruszył na Kijów, tam się zatrzymał, zdradzili jego rycerze. I król w ramach zemsty mordował dzieci tych rycerzy zdrajców, żony ciężarne i za to anatemą obłożył go biskup. No, został przez króla najcięższą karą ukarany. Nie wiadomo do końca, prawdopodobnie nie został ścięty, została mu odcięta ręka i noga wedle tam średniowiecznych przepisów. Wykrwawił się i zmarł. No więc ten święty Stanisław przeciwstawił się dzieciobójstwu w każdej postaci i to się przyjęło. I od tego XII wieku, to chyba XII wiek był, któryś tam rok, panowanie Bolesława Śmiałego, no przez te 800 lat Polacy honorują taką zasadę życia, że dzieci nie wolno zabijać, a może nawet krzywdzić. I to jakoś przeszło, ta tradycja od... No wcześniej przecież państwo rozumiecie, że no tworzyły nasz naród przez wieki jakieś plemiona, które były wcześniej pogańskie, one dopiero na chrześcijaństwo przeszły i one się tam nie patyczkowały z dziećmi, zwłaszcza kulawymi albo jakimiś tam niedołężnymi. Dzisiaj to jest nie do pomyślenia. No ja bym powiedział, że to jest działanie Ducha Świętego. A każdy rozumie, że to musiało trwać setki lat, zanim coś takiego zostało wpojone w nasz naród, prawda? Tak bym to rozumiał. Znalazłem ten cytat i Wolniewicz pisał tak, że przez Ducha Świętego rozumie coś we wszechświecie i być może poza nim, czego jedynym znanym nam znakiem jest nasza własna świadomość, ten unikat w świecie przyrody. To wszystko, co o nim wiemy, że jest i że bardziej podobny musi być do inteligencji niż do grawitacji. A jeszcze dodam jeden cytat, który również z tych korespondencji z panem Jerzym wyciągnąłem, gdzie Wolniewicz napisał, że święta w człowieku jest tylko dobra wola. Uważam, że to warto dodać. Ale to o Bogu pisał, a nie o Duchu Świętym. O Duchu Świętym. Duch Święty do grawitacji. No, inteligencja. Bardzo proszę, czy ktoś z państwa? Do grawitacji, do inteligencji. Bóg do inteligencji. Bardziej do inteligencji niż do grawitacji. A Duch Święty do grawitacji. Czy to działanie Ducha Świętego, ono dotyczy, no tak można przeglądając literaturę to wytropić i ustalić, że dotyczy dwóch spraw. Przede wszystkim moralności, ale także spraw intelektualnych. No bo na przykład w pracy rocznej, której dostałem w ostatniej chwili od studentki pierwszego roku, pojawia się w tekście ówczesny przez U otwarty. Czy państwo się nie zgodzicie, że odstąpił od niej Duch Święty? Albo ktoś jak dokona jakichś
makabrycznych, prawda, makabrycznych jakichś, nie chcę powiedzieć oszustw, ale błędów w zakresie matematyki. No to też tak można powiedzieć, że albo Pan Bóg mu rozum odjął, albo Duch Święty od niego odstąpił. Więc myślę, że te konteksty są zrozumiałe. Ale niewyspany był. Studentka była innowacyjna. Trzeba skończyć z tą. Bardzo proszę. Jeżeli można wiesz. Otóż przemawianiu chrześcijaństwa, bo nie przytacza też przeszkody, czy też trudności, które pojawiają się, albo siły zewnętrzne, które ograniczają chrześcijaństwo. I ogólnie można by prowadzić zawodniczo taki termin lewactwo, że właśnie to lewactwo jakoś destrukcyjnie wpływa na chrześcijaństwo i na inne wspólnoty też. I teraz mogłabym zadać pytanie, to jest aspekt polityczny, mianowicie czy rządzący w Unii Europejskiej i w zachodniej strefie wpływu są lewakami, czy nie? Według mnie nie są lewakami, bo, ale z różnych względów, z względów propagandowych, podają to jako coś ważnego i coś, co należałoby zrealizować w praktyce, ponieważ w ten sposób szybciej można będzie zrealizować despotyzm. Ponieważ mówiąc o despotyzmie, odnosił to do państwa, ja jednak odnosił to do szerszej wspólnoty, czyli do Unii Europejskiej, do zachodniej strefy wpływu, a w państwie despotyzm byłby już wtórny. Najpierw wyżej, a potem niżej. Bardzo proszę. Pan tutaj przytoczył taką opozycję, no, która nam jest znana nawet z publicystyki, z mediów, mianowicie tym moherowym beretom przeciwstawia się aksamitne kapelusze. I tutaj można się posłużyć jakąś inną opozycją, która byłaby no, synonimiczna. Mi przyszło do głowy taka opozycja z jednej strony, tylko że w sensie biblijnym, maluczkich, bo słowo jest dwuznaczne, przez maluczkich można rozumieć ludzi małych, ale w Biblii przez maluczkich rozumie się ludzi zwykłych, ale wierzących, prawda? Więc takie przeciwstawienie maluczkich dandysom. I ja myślę, że to dobrze tłumaczy wybór Wolniewicza. Wolniewicz, mając tutaj dwie opcje, bo trzeciej raczej nie ma, no, wybrał nie tych, którzy się charakteryzują erudycją, wykształceniem, dobrymi manierami, wytwornymi ubiorami, tylko wybrał zwyczajnych ludzi, niekoniecznie eleganckich, często w ogóle nieeleganckich, no ale mających sumienie. Tertium non datur, by powiedział on, co mawiał czasem. No co innego zostaje? Albo te aksamitne kapelusze, albo moherowe berety. Nie ma tutaj trzeciej drogi. Procesy stochastyczne są nieładne. Niech Państwo zauważą, że rozsiewanie nasion przez wiatr, co jest no, bardzo rzeczą ekonomiczną dla przyrody, a teolog by powiedział, Pan Bóg specjalnie posłużył się procesami stochastycznymi, bo się bardziej kalkuluje przez wiatr rozrzucać, niż używać leśników, którzy skrupulatnie sadzą drzewka. No, gdyby przyroda miała wytworzyć skrupulatne sadzenie, to by było mniej ekonomiczne. No więc te procesy stochastyczne są nieładne jakieś takie, one są nieeleganckie, toporne. Ja myślę, że to się jakoś przenosi na to Radio Maryja, które kontrastuje z tymi aksamitnymi rzekomo kapeluszami. No ale to od razu przychodzi do głowy, że to jest ubiór Lucyfera. Przecież Lucyfer nie jest nieelegancki, właśnie jest szczytowo elegancki. To jest zwodnicze, to znaczy to, że ktoś ma dobre maniery, wykształcenie, prawda, 5 fakultetów, to jest niezwykle zwodnicze i w ten sposób się ludzi uwodziło przez wieki. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa jeszcze? Za tydzień mamy ostatnie posiedzenie. Słucham? Za dwa. Za dwa tygodnie. Tak, 14 października ostatnie posiedzenie i znowu będzie
jakiś ambaras, bo bardzo trudne tematy, choć brzmią prosto, Wolniewicza Elsenberg, to będzie jeden z referatów. I drugi, niby łatwy, a myślę, że on będzie bardzo trudny, fenomen głosu racjonalnego. Tutaj pan Piotr Balcerowski, który ma to zreferować, powiedział, no, że ma ogromny sentyment do tych filmów na żywo, wówczas wyświetlanych i oglądał. No, ale jak się to uda zrobić? No, zachęcam Państwa, przypominając te tematy i zapraszam za dwa tygodnie. Bardzo dziękuję, dzisiaj kończymy.